Kolejny film dokumentalny z cyklu Wybitne postacie Uniwersytetu poświęcony będzie sylwetce pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego, profesora Heliodora Święcickiego. Przed emisją filmu odbędzie się debata z udziałem historyków naszego Uniwersytetu i przedstawiciela rodziny profesora Święcickiego. Zapraszamy. Witam Państwa serdecznie. Obchodzimy w tym roku 90. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego. Z tej okazji zaprosiliśmy do studia szacownych gości, których chciałbym Państwu przedstawić. Pan profesor Marceli Kosman, historyk, wybitna postać w naszym Uniwersytecie, osobiście znana mi. I pan Andrzej Święcicki, spokrewniony z Heliodorem Święcickim, pierwszym rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. Poproszę pana Andrzeja Święcickiego o przedstawienie swoich koligacji i koneksji rodzinnych, o stopień pokrewieństwa z pierwszym rektorem, z Heliodorem Święcickim. Z Heliodorem Święcickim mam po prostu wspólnego pradziada, dziada. Dziadkiem był Ignacy Święcicki, właściciel Oczkowic i Góreczek, gdzie urodził się Tadeusz, ojciec Heliodora, oraz Władysław, który jest młodszym bratem Tadeusza, a równocześnie moim pradziadkiem. Moja mama, córka Stanisława i wnuczka właśnie Stanisława, zwracała się do Heliodora Święcickiego z stryją. Także ja jestem stryjecznym wnukiem. Panie profesorze, zwracam się do profesora Kosmana. Porozmawiajmy może na temat tradycji akademickich Poznania i Wielkopolski. Bo obchodzimy 90. rocznicę utworzenia Uniwersytetu. Mówimy z drugiej strony o pięć wieków liczącej tradycji akademickiej. Jak to z ową akademickością było? No, Poznań był gotów do wejścia w szranki akademickie stosunkowo wcześnie, bo w wieku XVI, ale wówczas to, kiedy powstała tak zwana Akademia Lubrańskiego, tytuł Akademia nadawały sobie różne uczelnie, które pełnych praw uniwersyteckich nie miały. Wówczas to nie było mowy o tym, żeby uniwersytetem w pełnym znaczeniu się Poznań mógł stać. Po prostu Kraków miał tutaj monopol. I dlatego w XVI wieku na terenie Rzeczypospolitej, po Unii Lubelskiej, powstał drugi uniwersytet, owszem, ale w Wielkim Księstwie Litewskim. Dalej powstał też trzeci uniwersytet w Lennie Pruskim w Królewcu. I studenci z Polski jeździli. Wielkopolanie też się tam zdarzali, aczkolwiek ze względu na odległość raczej na uniwersytety niemieckie. Tu natomiast Akademia Lubrańskiego skupiała w sobie wybitnych uczonych XVI-wiecznych, także oni mogli świecić blaskiem akademickim też, ale bez prerogatyw akademickich. I tu możemy powiedzieć, że po raz pierwszy Wielkopolska została zastopowana w ambicjach uniwersyteckich w okresie Rzeczypospolitej Szwajcarskiej, bo czasy Zygmunta Starego, a później w czasach Zygmunta III Wazy. I to jest właśnie ta druga rocznica, do której uniwersytet w swoich tradycjach nawiązuje. Co z ową datą? 1611 rok. No więc jako historyk, który w okresie przedrozbiorowym w kulturze jezuickiej znajduje się od dosyć dawnego czasu, muszę stwierdzić, że z pewnym zaskoczeniem dowiedziałem się jakiś czas temu, że odkryto rok 1611. To czy badacze znali tę sprawę. Po prostu wówczas jezuici poznańscy wystąpili z projektem stworzenia uniwersytetu. No, król Zygmunt III byłby chyba skłonny, ale Sejm nie wyraził zgody. To nie przeszło. Kraków miał swój monopol i Wielkopolska miała to nieszczęście, że również w okresie zaborów nie udało się stworzyć uniwersytetu. Tutaj kto inny przeszkodził? Już nie władze polskie, bo te nie istniały, ale nowy pan, władze pruskie.
Zatem podsumujmy. U schyłku istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów reformy Komisji Edukacji Narodowej ostatecznie pogrzebały szansę na uniwersytecki ośrodek w Poznaniu, tak, prawda? Tak. No, Hugo Kołłątaj i jego towarzysze. Natomiast rozbiory stworzyły nową sytuację polityczną. Bez wątpienia nową sytuację polityczną. Czy zaborcy zależało na stworzenie w Poznaniu ośrodka akademickiego? Nie. No nie, znowu tutaj Trzeban. Czyniono jednak w XIX wieku wielokrotne próby utworzenia uczelni, prawda, o randze uniwersytetu. Czynili to wybitni działacze niepodległościowi i działacze społeczni, wybitni Wielkopolanie. Przypomnijmy chociażby, że już w roku 1827 poseł na Sejm Krajowy, Hieronim Zakrzewski, wystąpił z taką inicjatywą. Później powstała bardzo ciekawa inicjatywa tak zwanego Uniwersytetu Krajowego. To było w okresie Wiosny Ludów, kiedy w pewnym momencie nastąpiło niejakie zbratanie społeczności niemieckiej i polskiej na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. No, orędownikami tej idei był na przykład Eugen Naumann, no, nadburmistrz Poznania, czy też kilku innych wybitnych postaci działających publicznie. Wspierał ich Kazimierz Kantak, Karol Liebelt, z drugiej strony August Cieszkowski także czynił starania na forum Sejmu Pruskiego, który powstał w wyniku działań Wiosny Ludów od 1848-1849 roku i konstytucji, pierwszej konstytucji niemieckiej. Wszystkie te starania oczywiście spełzły na niczym z jednego podstawowego powodu. Władze niemieckie, władze berlińskie, a i władze lokalne w Wielkim Księstwie Poznańskim, w Poznaniu, w prowincji Posen, bardzo źle widziały takie inicjatywy z powodów oczywistych. Bano się polskiej irredenty kulturalnej i polskiej irredenty narodowej. Zdawano sobie sprawę, że taki ośrodek akademicki stanie się szybko ośrodkiem polskości po prostu, prawda? Tak, ale nasi potrzebowali studiów uniwersyteckich. Łaknęli wiedzy, wyjeżdżali i tu trzeba powiedzieć, że najbardziej na tereny Niemiec, bo z danych, jakimi dysponujemy, w 30-leciu ostatnim przed odzyskanie niepodległości, w uniwersytetach niemieckich wypromowano 833 doktorów z ziem polskich w całości. Z tego przeważała medycyna, połowa to medycy prawie, ponad 30% na wydziałach filozoficznych, a 15% prawo i ekonomia. Ci, którzy studiowali wolne zawody, mogli wrócić swoje ojczyste strony i mieli stosunkowo wolną rękę, żeby je uprawiać. Natomiast inni musieli szukać gdzie indziej. Tutaj Wrocław na pierwszym miejscu był, potem Lipsk, potem Gryfia, Monachium, tak. Berlin. Tutaj na tych 5 uniwersytetach łącznie uzyskało ponad 60% z tych wymienionych doktoraty. To było to. I jeszcze jedno, Jan. Nie zapominajmy o tym, że wprawdzie uniwersytetu nie udało się stworzyć, ale podwaliny były budowane. Najpierw, kiedy Prusacy likwidowali biblioteki klasztorne, to druga ćwierć XIX wieku, makulatura, niszczenie, wywożenie do uniwersytetów niemieckich, to tutaj dwaj dżentelmeni, Edward Raczyński i Tytuś Działyński, a potem jeszcze inni, zgromadzili co się dało i pozostawili. I teraz, kiedy uniwersytet był tworzony po I wojnie światowej, to Biblioteka Cara Wilhelma, późniejsza uniwersytecka, no, stanęła się jego podstawą, ale zbiory były dosyć jednorodne. Dlatego wzbogacono zbiory kurnickie, zbiory Raczyńskich i Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które powstało, które było też swego rodzaju drogą do uniwersytetu. Może słów kilka jeszcze o Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, które powstało w roku pańskim 1857 w Poznaniu, bo to była inicjatywa niejako zastępcza stworzenia pewnego ośrodka nauki polskiej w obliczu faktu, iż uniwersytetu nie dało się stworzyć. Panie profesorze.
No przecież Tytus Działyński, którego wymieniłem, był jednym z prezesów Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Mierzyńscy to nazwisko przede wszystkim tutaj jaśnieje przy towarzystwie. I zastanawiano się też w połowie wieku XIX, czy lepiej jest w rękach prywatnych zostawić zbiory, które były gromadzone, czy bezpieczniej będzie w ręku społecznym. Tutaj uważano, że prywatna własność jednak będzie bardziej chroniona. To mowa o Bibliotece Królewskiej czy innych. Ale TPN też gromadził. Dalej, zdołano uchronić Bibliotekę Raczyńską przed jej zabraniem z Poznania i przeniesieniem do Bydgoszczy. Do zniemczonej Bydgoszczy, żeby tam służyła, a nie tutaj. I teraz, kiedy właśnie tworzono uniwersytet, biblioteka jego była wzbogacana przez różnych darczyńców prywatnych. Między innymi Władysław Zamoyski, sędziwy wówczas właściciel Kurnika, siostrzeniec ostatniego z Działyńskich Jana. Podobno przywoził w paczkach sam książki tutaj do uniwersytetu. Zygmunt Celichowski, dyrektor Biblioteki Kurnickiej z okresu zaborów, został profesorem honorowym. Profesorami zostało też troszkę Wielkopolan, aczkolwiek trzeba było kadrę ściągać przede wszystkim z innych zaborów. Zatem Towarzystwo Przyjaciół Nauk stało się jak gdyby inicjatorem, czy też inspiratorem myśli. Roczniki wydawało, prawda, przecież. Przede wszystkim pracy naukowej, nie dydaktycznej, tak, ale naukowej. Prawda? To ważne. Kuźnią kadr też swego rodzaju. Oczywiście tych kadr było za mało. Później w momencie tworzenia Uniwersytetu w Poznaniu musiano prosić inne ośrodki akademickie o to, by stamtąd pozyskiwać wykształcone kadry uczonych, profesorów, ludzi kompetentnych we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy. Jednym z prezesów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk był dr Heliodor Święcicki. No właśnie, i czy jego kompetencje pozadydaktyczne stały na przeszkodzie? Nie, był świetnym organizatorem. Oczywiście, prawda? Był znakomitym lekarzem, o tym wiemy. Był znakomitym organizatorem, czego dowiódł w latach 1918-1923 do samej śmierci, prawda? Pełniąc funkcję rektora, początkowo Wszechnica Piastowska, później nazywał się Uniwersytet Poznański. Zwracam się do pana Andrzeja Święcickiego. Jaka tradycja w pańskiej rodzinie istnieje na temat pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego? Może coś na ten temat usłyszelibyśmy? Jakieś anegdoty, wspomnienia? No, od bardzo wczesnych lat swojego życia słyszałem od matki właśnie opowiadania o rektorze. Byliśmy na wysiedleniu, jak wielu poznaniaków. I wtedy właśnie przybliżała mi życie tego znanego poznaniaka i członka naszej rodziny. Jeśli chodzi o Towarzystwo Przyjaciół, które przed chwilą pan profesor wspomniał, to mówiła zawsze, że był świetnym mówcą, edytorem, że wydawał nowiny lekarskie, pismo, które rozchodziło się po wszystkich ziemiach zaboru, które były pod zaborami. Widzimy tutaj bardzo interesujący rekwizyt, który przyniósł pan swoją pamiątkę rodzinną. Proszę może parę słów na ten temat. Jest to jedyna pamiątka, która znajduje się w rękach naszej rodziny. Drugi taki kubek ma moja siostra. Te kubeczki dostały moja mama i jej siostra Wiesława. Były to wtedy bardzo ładne, młode panny, gdy usługiwały na wieczorach czwartkowych gościom Heliodora. Roznosiły ciasteczka, kawę, prawda. Ten dom wtedy już prowadziła Maria Święcicka, daleka kuzynka Heliodora po śmierci pani Heleny. I to ona właśnie też organizowała razem z nimi te spotkania czwartkowe. Jeszcze może słów kilka na temat kulturotwórczej roli uniwersytetu w okresie II Rzeczypospolitej. Po utworzeniu uczelni i w momencie, kiedy ona rozbudowywała swoje struktury, panie profesorze, jak widzimy z dzisiejszej perspektywy ową kulturotwórczą rolę? Tutaj
warto na jedno zwrócić uwagę. Mianowicie po odzyskaniu niepodległości okazało się, że ta polskość jest rozbita, że wiele dzieli wszystkie zabory. Zresztą to było przecież Ministerstwo do Spraw Zaboru Pruskiego. Byłej dzielnicy pruskiej. Dzielnicy pruskiej, które przez parę lat funkcjonowało, bo tak było trzeba. Patrzano trochę tak różnie na przybyszy z innych zaborów. Nie słyszałem, żeby źle oceniano profesorów, bo oni nie stanowili konkurencji dla miejscowych sił, oni byli potrzebni. Nauczycieli natomiast troszeczkę sekowano, prawda? A urzędników, szkół powszechnych, a urzędników tu zwłaszcza ci byli bardzo zagrożeni swoim byciem. Mówiono o Galicjanach, tak, mówiono o Galicji, tak, Galicjusza, o Beocji i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Także sądzimy, że uniwersytet jako ośrodek integrujący, jako ośrodek scalający, jak gdyby wszystkie części, rozdarte części Rzeczypospolitej, także spełnił swoją określoną rolę. Znacząca część kadry Uniwersytetu Poznańskiego pochodziła przecież z Galicji, z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie był nadmiar kadry, ewidentny nadmiar kadry. Później doszło też troszeczkę Wilno. Później także Wilno, Uniwersytet Stefana Batorego. Zresztą część osób... Który sam osób... też miał problemy z kadrą. Tak. Heliodor Święcicki sam zresztą osobiście zajmował się sprawą pozyskiwania i rekrutacji kadr, osobiście pisał listy, zajmował się sprowadzaniem wybitnych postaci do Poznania. Nie wszyscy zagościli w Grodzie nad Wartą na stałe. Niektórym nie odpowiadały warunki, niektórym klimat czasem polityczny nie odpowiadał, bo to też było przecież bardzo istotnie. Niektórzy wybierali Wilno, jak na przykład Stanisław Pigoń, czy kilku innych wybitnych. Ale z Wilna przyszedł tu Chodyński z kolei. Właśnie. Nie udało się założyć Wydziału Teologicznego. Powstał w Wilnie, w Uniwersytecie Stefana Batorego. Też rozmaite czynniki o tym zadecydowały. Niemniej jednak Uniwersytet Poznański stał się najmłodszą, najbardziej dynamicznie rozwijającą się uczelnią w II Rzeczypospolitej. I szybko zasłynął... Obok Uniwersytetu Wileńskiego. Obok Uniwersytetu Wileńskiego, to prawda. Ale Wileński powstał nieco później, prawda? No. Pół roku później. No, jeżeli ten datę weźmiemy pod uwagę, a jeżeli rok 1579? No, nie, oczywiście, tutaj mamy pewną zgodność. Tak, Akademia Lubelskiego, oczywiście, tak. Akademia Wileńska, to są te dwie daty. Z Poznania poszły świetne recenzje do habilitacji Henryka Łowieńskiego w Wilnie, który potem stał się gwiazdą naszego uniwersytetu. Tak, tak, tego typu kontakty moglibyśmy się wieloma takimi transferami, jak to dzisiaj mówimy, poszczycić. I stworzyliśmy w Poznaniu ośrodek rzeczywiście emanujący nie tylko na Wielkopolskę, ale także słynący coraz szerzej poza granicami kraju. Poszczególni pracownicy naukowi naszego uniwersytetu podejmują badania i podejmują kontakty o zakresie, nie wahajmy się powiedzieć, globalnym. No, także staliśmy się jednym z czołowych uniwersytetów nie tylko w skali naszej polskiej, ale także europejskiej i międzynarodowej. Zatem dzieło Heliodora Święcickiego i jego przyjaciół nie zmarnowano chyba, nie, prawda? Nie zostało zmarnowane. Zaowocowało, no a koniak jest, każdy widzi. No, to znaczy po owocach możemy poznać. Jesteśmy bardzo młodą, nadal młodą i dynamicznie rozwijającą się uczelnią. Nie zapominajmy także przy tym o owej 500-letniej tradycji akademickiej. I prawda? Truda, jakie prowadziły do jej realizacji. Realizacja meandrów, często zakrętów bardzo krętych, ale tak to w dziejach często bywa. Prawda? I myślę, że... Finis coronat opus. Finis coronat opus, tak. Możemy tym sposobem. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i Panom przede wszystkim za uczestnictwo w programie. Teraz zobaczymy film poświęcony pierwszemu rektorowi Heliodorowi Święcickiemu. Przeżywamy Dzień Wielki. Święcimy zwrot ku potędze, ku sile, ku młodości. Jako pierwszy rektor Uniwersytetu witam wszystkich serdecznie. Na ścieżaj otwierają się bramy zamku, aby nauce polskiej stałą otworzyć siedzibę.
te słowa Heliodor Święcicki, pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, witał zaproszonych gości na uroczystości inaugurującej działalność Wszechnicy Piastowskiej 7 maja 1919 roku. Nie tylko otwieramy Wszechnicę Piastowską w wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polsce, ale dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie mija w tym roku lat 400, jak w Poznaniu na Wyspie Tumskiej powstał łącznik z Zachodem, przybytek nauk, odrodzona Musarum Delebrum Akademia Lubrańskiego. Spirytus mowę z całego przedsięwzięcia był Heliodor Święcicki. To właśnie z jego inicjatywy 11 listopada 1918 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu, zwanej w skrócie Komisją Uniwersytecką. W jej skład weszli także Józef Kostrzewski, archeolog, Michał Sobeski, filozof i historyk filozofii oraz ksiądz Stanisław Kozierowski, historyk i językoznawca. Zebranie odbyło się po południu, natychmiast po dotarciu do Poznania wiadomości o zakończeniu działań wojennych. Myśl założenia Kostrzewskiego przez dwóch młodych ludzi, jednego starszego, którzy nie mieli ani praktyki żadnej uniwersyteckiej, ani właściwie środków żadnych finansowych, ani nie mieli kandydatów na obsadzenie poszczególnych stanowisk. To wszystko razem wydawało się może szalonym pomysłem. Mimo to zostało po niecałych 6 miesiącach zorganizowane i dosyć dobrym wynikiem, jak się zdaje. Heliodor Święcicki urodził się 3 lipca 1854 roku w Poznaniu. Jego rodzina miała korzenie szlacheckie. Był jednym z 6 dzieci lekarza śremskiego Tadeusza Święcickiego i Doroty Skorytowskich. Jest to rodzina z tradycjami. Rodzina, której początki sięgają niemalże początków państwowości Polski. Pochodził z Mazowsza. Pochodził z posiadłości Święciny. Mamy jego rodowód, bo sam zbierał, mniej więcej od XVI wieku. Był skoligacony z Mikołajem Rejem. Posługiwał się nienagannymi manierami. Herbu Jaszczębiec. Heliodor młodość spędził w Śremie i tam ukończył szkołę powszechną oraz gimnazjum klasyczne. We wrześniu 1873 roku zdał maturę, a następnie, idąc śladem zmarłego ojca, udał się na studia medyczne do Wrocławia. W czasie studiów udzielał się w pracach Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, grupującego studiujących we Wrocławiu Polaków. Dosyć wcześnie podjął działalność badawczą i naukową, którą kontynuował do końca życia. Wyniki owych badań publikował początkowo na łamach specjalistycznych czasopism medycznych. Studia lekarskie ukończył w ciągu zaledwie 3 lat, a wkrótce otrzymał tytuł doktora wraz z dyplomem absolwenta medycyny i chirurgii. Od stycznia 1878 roku zamieszkał w Poznaniu i rozpoczął praktykę jako lekarz chorób wewnętrznych. W latach 1879-1884 wyjeżdżał kilkakrotnie w celu uzupełnienia i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, m.in. do Berlina, Drezna, Erlangen i Lipska. W rezultacie zdobył specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii. Jego dorobek naukowy wynosi ponad 200 publikacji. Sporo w języku francuskim, sporo w niemieckim, sporo również w angielskim, czyli był poliglot. W styczniu 1885 roku powrócił ostatecznie do Poznania z dużym zapasem wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz ze znaczącym dorobkiem naukowym. Ponad rok później ożenił się z Heleną Hrabiną z Dąbskich, wdową po Gustawie Zaborowskim, która wniosła do wspólnego domu 3 własnych dzieci oraz znaczny majątek. Zamieszkali razem na 2 piętrze Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku 78, gdzie ulokował także swoją klinikę ginekologiczno-położniczą. Jedna z córek Tytusa Działyńskiego świadczyła, że jak coś trzeba zmienić, bo ten pelikan z tymi pisklętami to nie to, a tu powinien być bocian.
bo to jest akurat klinika położnicza. Jego działalność cieszyła się wielkim powodzeniem i uznaniem. W lecznicy zastosował najnowsze osiągnięcia medycyny oraz wykonywał najpoważniejsze operacje ginekologiczno-położnicze. Wprowadził szereg własnego pomysłu, innowacji i urządzeń. Między innymi przenośny aparat do wziewnego znieczulania za pomocą mieszaniny sprężonego podtlenku azotu i tlenu, rozpowszechniony później w całej Europie. Uznaniu na polu zawodowym towarzyszyło powodzenie materialne. Stał się mecenasem kultury. W Pałacu Działeńskich stworzył salon towarzyski utrzymany w stylu Ludwika XV, gdzie co dwa tygodnie zbierała się elita poznańskiej inteligencji. Był to początek czwartków literackich, których tradycja przetrwała do naszych czasów. To jest postać niewątpliwie wielka, jedna z najpiękniejszych postaci w życiu naukowym. Pod każdym względem. Pod każdym względem. Rektora, który mieszka w Pałacu Działeńskim, prawda? Rektora, który urządzał wieczory czwartkowe, zapraszając na te wieczory uczonych z całej Polski. Oczywiście sporo było przedstawicieli demokracji narodowej, prawda? Występowali tam ludzie znani w literaturze polskiej, na przykład syn Mickiewicza, prawda? Roman Dmowski. Ale można wymienić cały szereg nazwisk. To był ułożony program. Wszystkie nurtujące inteligencję polską sprawy na tych spotkaniach. Zapraszano studentów na te, profesor zapraszał na wspaniałe pączki. W roku 1900 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Jego najsłynniejszą pracą stała się rozprawa zatytułowana O estetyce w medycynie. Pisał na łamach prestiżowych specjalistycznych czasopism, m.in. do Krakowskiego Przeglądu Lekarskiego i Warszawskiej Gazety Lekarskiej. Był redaktorem wydawanego od 1888 roku przez Wydział Lekarski Towarzystwa Przyjaciół Nauk miesięcznika Nowiny Lekarskie. Ponad 10 lat był wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przez kolejnych 8, aż do śmierci, jego prezesem. Od samego początku działalności w Poznaniu włączył się do rozmaitych organizacji działających na terenie Poznania i jako dobrze zarabiający lekarz, jako że od bogatych brał sporo pieniędzy, a biednych leczył za darmo, jako dobrze zarabiający lekarz dofinansowywał rozmaite organizacje. Taką organizacją była przede wszystkim Towarzystwo Pomocy Naukowej w Poznaniu, które zajmowało się fundowaniem stypendiów dla studentów polskich studiujących na terenie Niemiec czy na terenie Francji, ale tak samo innych osób, które potrzebowały na zdobycie wykształcenia, nawet uczniów liceów znajdujących się w Poznaniu. W środowisku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk kultywowano myśl utworzenia w Poznaniu uniwersytetu. Nawiązywano do chlubnych tradycji akademickich Poznania, sięgających utworzonej w 1519 roku sławnej Akademii Lubrańskiego oraz założonego w 1573 roku Kolegium Jezuickiego. Zdecydowanymi i aktywnymi zwolennikami utworzenia w Poznaniu uniwersytetu byli w okresie zaborów m.in. znani w Wielkopolsce działacze polityczni i społeczni August Cieszkowski, Karol Libelt, Tytus Działeński. W XIX wieku na przeszkodzie stały warunki polityczne panujące w zaborze pruskim. Niemcy powołali w Poznaniu Akademię Królewską, uczelnię wyższą pozbawioną prawa nadawania stopni i dyplomów naukowych. Polacy bojkotowali ją, a na studia wyjeżdżali do Galicji lub na zachód Europy. W zamierzeniach władz miała się stać niemieckim ośrodkiem intelektualnym i instrumentem germanizacyjnym. Dopiero klęska Niemiec w Wielkiej Wojnie przekreśliła te plany. Przełom polityczny wynikający z Powstania Wielkopolskiego oraz zdecydowane działania dyplomatyczne na forum międzynarodowym stworzyły warunki niezbędne do urzeczywistnienia idei powstania uczelni polskiej w Poznaniu. Komisji Uniwersyteckiej udało się pozyskać dla sprawy przychylność Sejmu Dzielnicowego za sprawą księdza Stanisława Kozierowskiego. Święcicki był osobą, która się bardzo dobrze orientowała, co się działo na uczelniach polskich w Krakowie, w Warszawie, w Wilnie. Miał świetnych współpracowników, którzy pomagali mu to założyć. Między innymi znany archeolog profesor Józef Kostrzewski, którzy po prostu podali, gdzie na uniwersytecie są wolni, wyhabilitowani docenci, którzy mogą przyjść do Poznania
i ich ściągnięto. Były to osoby niejednokrotnie niepokorne, które skłócone ze swoimi starymi kierownikami katedr i instytutów uniwersyteckich, ale bardzo bystre i znające nowoczesną naukę. I tych ludzi on ściągnął do Poznania i to jest jego ogromna zasługa. 30 stycznia 1919 roku powołano do życia Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Poznańskiego, do 24 czerwca 1920 roku nazywanego Wszechnicą Piastowską. Pierwszym rektorem został jednomyślnie wybrany profesor Święcicki. 7 maja 1919 roku odbyła się uroczysta inauguracja jej działalności. Datę wybrał Święcicki nieprzypadkowo. Starał się nawiązać do 400 lat liczącej tradycji Akademii Lubrańskiego. W czasie uroczystego wystąpienia w sali tronowej Pocesarskiego Zamku, zwracając się do młodzieży akademickiej, powiedział: Służcie ojczyźnie, roztaczajcie opiekę nad nią, zwiększajcie ideały nasze. Strzeżcie się szarzyzny życia, w którym nie ma wielkich ukochań i słońc wielkich. Czynne ukochanie Polski niech będzie celem waszego życia. Za hasło życia weźcie sobie te wielkie i proste cztery słowa, które otwierały patriotom czteroletniego Sejmu dostęp na tajemne obrady. By dobrze było ojczyźnie. Ojczyzna rosnąć i chodzić będzie w promieniach chwał. Król Władysław, praszczur Jagiellonów, nazywał Akademię Krakowską najdroższą córą swoją. Niechaj dla Uniwersytetu Poznańskiego całe społeczeństwo podobne żywi uczucie. Był aż 6-krotnie wybierany na funkcję rektora. Świadczy to o jego wybitnych talentach organizacyjnych i wielkim autorytecie. Młodzież akademicka uwielbiała go. Niemal równocześnie z inauguracją uczelni zainicjował utworzenie Kuratorium Opieki nad Młodzieżą Akademicką Uniwersytetu Poznańskiego, którym początkowo kierował. W ostatnich latach życia rozdysponował swój znaczny majątek wypracowany przez długie lata praktyki lekarskiej na cele społeczne, w tym również na rzecz uniwersytetu. Założył m.in. Fundację Nauka i Praca, materialnie wspierającą studentów i pracowników nauki. Znany jest fakt, kiedy na początku 1921 roku na uniwersytecie tworzono kasę zapomogową dla studentów uboższych. Profesor Wrzosek, ówczesny dziekan Wydziału Lekarskiego, poszedł któregoś dnia do rektoratu i wyłuszczył problem. Kasa studencka jest pusta. Święcicki wysłuchał opowieści, siadł od razu do swojego biurka w gabinecie rektorskim, wyciągnął pióro, książeczkę czekową i wypisał okrągły 1 000 000 marek. Była to na ówczesne czasy suma zawrotna. Tak wielka, że nie sposób było jej skonsumować w ramach tej kasy zapomogowej dla studentów. Fundacja Nauka i Praca, jego fundacja, była fundacją, która wspierała studentów, fundując im nadal stypendia, czyli czyniąc to samo, co Towarzystwo Pomocy Naukowej. Zajmowała się również wdowami pouczonych wielkopolskich, którzy przedwcześnie zmarli, zostawiając w trudnej sytuacji swoje żony i dzieci. I to jest taka rzecz, o której trzeba pamiętać. Człowiek, który wszystko, co miał, przeznaczył na cele publiczne. Czuję się spadkobiercą Święcickiego, noszę to zaszczytne nazwisko. Zafascynowany przede wszystkim utworzeniem Fundacji Nauka i Praca, czuję się spadkobiercą myśli tej, że ludzi trzeba uczyć, ludziom trzeba dawać wędkę, a nie ryby. To jest chyba takie przesłanie też Heliodora Święcickiego. On swoją osobą pokazał nam wtedy, w tamtym czasie, będąc lekarzem, nie spuścił z oka możliwości finansowych, które potem dobrowolnie przekazał na cele publiczne.
jako młody człowiek słyszałem o Heliodorze Święcickim, rektorze, od swojej matki. Nie było wtedy telewizji, były wieczorne pogaduszki w rodzinnym gronie i wtedy razem ze swoją siostrą słuchaliśmy opowieści właśnie rodzinnych. Opowiada historię stosunków Heliodora z Prusakami, gdy mieli pretensje, że fronton pałacu nie był dekorowany z okazji uroczystości pruskich. Zawsze postronkowy przychodził z interwencją, a trzeba wiedzieć, że odwach policji był naprzeciwko pałacu Działyńskich. Heliodor Święcicki zmarł 12 października 1923 roku. Dwa dni później, po uroczystościach pogrzebowych w auli uniwersyteckiej, wyniesiono trumnę z ciałem Święcickiego przed Kolegium Minus i uformowano kondukt żałobny, który udał się na cmentarz przy ulicy Bukowskiej. Młodzież przerwała kordon porządkowy i wbrew wszelkim konwenansom ustawiła się tuż za trumną, uważając, że to miejsce jej się należy. Wejść możecie, lecz stańcie na progu. Nie słyszy. Nie słyszy. Poklękajcie na czarnym kobiercu. Przed wami w tej ogromnej, tej zupełnej ciszy śpi nieśmiertelna dobroć w jasnym, wielkim sercu. W listopadzie 1946 roku jego szczątki przeniesiono na Skałkę Poznańską do grobów zasłużonych w podziemiach kościoła świętego Wojciecha. Nieoczekiwany nawet przez nas samych rozwój Uniwersytetu Poznańskiego jest niewątpliwie w pierwszym rzędzie zasługą jego pierwszego rektora, profesora Heliodora Święcickiego. Był on człowiekiem o dużej umiejętności organizacyjnej, o dużym takcie osobistym, także zjednywał sobie wszystkich i dzięki temu szły mu na rękę władze i wszystko harmonijnie dobrze się organizowało. Wysiłki pierwszego rektora Wszechnicy Piastowskiej, Heliodora Święcickiego, nie poszły na marne. Obchodzący 7 maja 2009 roku swoje 90. urodziny Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza jest największą uczelnią wyższą Poznania i Wielkopolski, jednym z czołowych uniwersytetów w Polsce.